Każdy wie, że najlepszą polską grą RPG jest Wiedźmin 3. Ale jaki jest najlepszy polski RTS? No to już nieco trudniejsze pytanie, także dlatego, że od lat RTS-ów tak ogólnie powstaje już raczej niewiele. Ja jednak bez wahania wskazałbym ERF 2150 z 2000 roku, czyli kontynuację wydanego 3 lata wcześniej ERF 2140. O ile jednak pierwsza część była po prostu bardzo solidnym RTS-em, o tyle ERF 2150 było grą wszechmiar rewolucyjną. I prawdę mówiąc robi wielkie wrażenie także dziś. Bo trzy diametralnie różniące się od siebie frakcje. Rozbudowane drzewko technologii, możliwość samodzielnego projektowania jednostek, czy w końcu plastyczny teren, pozwalający kopać rowy, czy tunele, by za ich pomocą atakować przeciwnika z podziemi. Do tego wymagająca kampania fabularna, świetna muzyka i wylewający się z ekranu klimat, bo od choćby każdy nowy odkryty wynalazek okraszony był krótką animacją. No i grafika, bo jako jeden z pierwszych RTS-ów wykorzystujących akceleratory 3D, ERF 2150 robiło kiedyś wręcz niesamowite wrażenie i nawet dziś wygląda nieźle, nawet jeżeli nieco już surowo. Gra nadal jest wściekle grywalna, a można ją kupić za grosze, zarówno na GOG-u, jak i na Steamie.